jak by dzisiaj pani powiedziała o stosunkach Rosja-Unia Europejska? Jakie to są relacje? No, tak najbardziej delikatnie to stan głębokiego zamrożenia. To jest, co pierwszy mi przychodzi do głowy. Myślę, że tylko niepoprawni optymiści mogliby mówić o czymś innym. Jest pani zdaniem jakaś szansa na wyjście z tego, z tej sytuacji w najbliższym czasie? Czy tak długo jak będą padały strzały na Ukrainie, tak długo ta sytuacja się nie poprawi? Na pewno, dopóki nie uspokoi się sytuacja na Ukrainie, trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek ocieplenie, czyli wyjście ponad ten taki obowiązkowy, minimalny jakiś poziom kontaktów, utrzymywania kontaktów. Natomiast myślę, że pierwszą i podstawową przyczyną tej sytuacji, którą obserwujemy obecnie, to jest to, że Rosja nie jest zainteresowana zmianą. Chociaż ponosi dużo kosztów pogorszenia relacji z Unią Europejską i być może są to koszty, których się nie spodziewała, decydując się na aneksję Krymu w marcu ubiegłego roku, to jednak obecnie czerpie wiele propagandowych korzyści z tego, że te relacje z Zachodem ogólnie są złe i ta sytuacja pozwala rosyjskim władzom umacniać w obywatelach przekonanie, że po prostu cały świat chce nieszczęścia Rosji i myśli tylko o tym, jak ją skrzywdzić. Wewnętrznie Władimir Putin jest bardzo mocny. Absolutnie. Obecnie w Rosji oczywiście. Tak, według ostatnich sondaży, chociaż zawsze trzeba do tych sondaży podchodzić ostrożnie, natomiast ja właśnie niedawno wróciłam z Rosji i rozmowy z Rosjanami potwierdzają absolutnie te tendencje. Więc ten ostatni sondaż Centrum Ośrodka imienia Jurija Lewady mówi o 89%.